Ej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Impostor Factory. No i troszeczkę tutaj widzę, że nieciekawie nam się historia zaczyna toczyć. Obawiam się, że tutaj może ani nie przyjść dziecko, ani nasza żona. Nie wiem, czy im wzięli ślub w końcu, czy nie, chyba nie. No ale nasza, czy matka naszego dziecka, tak. No i my. My również możemy tego nie przeżyć, bo jak widać, my odzyskujemy wspomnienia. Mamy non-stop jakieś pobieranie danych i wydaje mi się, że my byliśmy właśnie osobą, która została przetransferowana na tą jaźń informatyczną. Do tego komputera superkwantowego. Superkwantowy? Nie, po prostu kwantowego. I właśnie historia chyba do tego zmierza. Zmierza do... w sumie... potrójnej klęski, potrójnego nieszczęścia? Zobaczymy. Dobra, kontynuujmy. Czyli co, jednak zdecydowali się na poświęcenie dziecka. Linry! Obudziłaś się. Wins. Jak się czujesz? Chyba dobrze. Zabieg się powiódł, Linry. Będziemy jeszcze kontynuować leczenie, ale jak na razie jesteś bezpieczna. A dziecko? No jednak, ej. Cześć, Nakale żyje. W tej chwili jest stabilny, ale będziemy go obserwować jeszcze przez kilka miesięcy. Jego organy nie są w pełni rozwinięte i trzymamy go pod respiratorem. Ale to jest wszystko, co możemy teraz zrobić. Nie jestem pewny, jak poradzi sobie dorastając, ale nie będzie łatwo. Opiekujcie się nim najlepiej, jak tylko potraficie. Dobrze? Oboje mają zielone oczy. Ej, no to nie rozumiem. Naprawdę, no chyba jest happy end. Dziecko żyje. Linry żyje. Queens też żyje. Nie mówcie, że wypadek samochodowy. Nie. Nie, no jest w porządku. Co prawda, no to ma jakieś problemy z oddychaniem, z organami i tak dalej. Chociaż malowanie przy dziecku to raczej nie jest dobry pomysł. Ale... dorasta chłopak. Hmm.
Całe życie w szpitalu. A pierdziele. Wiecie co? Ja ogólnie... No mam w rodzinie jedno chore dziecko i powiem wam osobiście, że to jest... mega ciężkie. Nawet nie chodzi o tą osobę, która jest niepełnosprawna. Ale dla samego tego otoczenia, tych ludzi, tych rodziców. To jest mega koszmar. Widząc swoje dziecko, które... żyje. Tak, żyje, ale... szczerze? Co to jest za życie? Kurczę, naprawdę nie mogę tego nawet sobie wyobrazić. W jego obecnym stanie? Myślisz, że bezpiecznie będzie go zabrać? Lindri. No dobrze. O? To jest chyba sypialnia rodziców. Teleskop. Trochę zakurzony, ale nadal działa jak nowy. Trudno uwierzyć, ile czasu minęło. Miejmy nadzieję, że gwiazdy nadal tam są. Chciałem poczekać, aż będzie trochę starszy. Dlaczego? No cóż. Jest tylko jedna okazja, by zobaczyć to po raz pierwszy. Warto, by człowiek potrafił je docenić. Inaczej zobaczy tylko ładne światełka na niebie. Pamiętasz, jak pierwszy raz zabrałeś mnie na oglądanie gwiazd? Jak mógłbym zapomnieć? Zapytałem, czy wolałabyś być gwiazdą czy lawendą. Ty powiedziałeś, że gwiazdą, aby... aby inni mogli zobaczyć, jak piękna jest lawenda. Wiesz, że kłamałam? Było takie dziecinne. Po prostu chciałam, żebyś był ze mnie dumny. Ale później, choć naprawdę starałam się zostać gwiazdą, nigdy nie robiłam tego dlatego, że naprawdę chciałam. Robiłam to tylko dlatego, że bałam się przegapić swoją jedyną szansę na zabłyśnięcie. Wiem, że powinnam chcieć dążyć do osiągnięcia czegoś, ale... czy to źle, że tak naprawdę chciałam być tylko zwykłą lawendą? Nie wiem, jak jest z chęcią dążenia do wielkości, Lynn, ale... wiem, że ci, którzy mają wpływ na przyszłość świata, niejednokrotnie wcale tego nie planowali. Jednak robią to mimo wszystko, i to często w bardzo nieoczekiwany sposób. Poza tym, czy ci się to podoba czy nie, na mnie z całą pewnością wpłynęłaś. Jasne. Może to niewiele znaczy dla całego świata, ale... bycie całym światem dla kogoś też się liczy, prawda? Tak jak ty jesteś nim dla mnie i jestem pewny, jak to jest dla ciebie. Wiem, że nadal się obwiniasz, Lindri, ale to nie przyniesie ci nic dobrego. Nikt nie żyje wiecznie. Więc jedyne, co możemy zrobić, to wykorzystać jak najlepiej to, co dostaliśmy. Dotyczy to również czasu. Więc pokażmy mu te cuda, które świat jeszcze ma do zaoferowania. Zgoda? Tak. On jest śmiertelnie chory, nie?
To jest problemem. Co to było? Co się stało? Toby! Słyszysz mnie? Proszę, przyślijcie kogoś jak najszybciej. Nie reaguję. Cmentarz, jak nic będzie cmentarz. Kurwa, będzie cmentarz. Kurwa, cmentarz. O. Jednak. No co, już wiemy tak naprawdę, co się tutaj stało. Minęły lata. Ona jest już babcią, ej, co tu jest nie tak? Co tu się do cholery dzieje? Ja się rozumiem, ale... Nie rozumiem. Znaczy, rozumiem sytuację, kontekst, ale... Dlaczego? W sensie... Ja rozumiem, jaka ich tragedia stała, ale... Co się z Queensem stało? Lindri, wszystko jest gotowe na jutrzejszą prezentację. Wszystkie testy przebiegły bez najmniejszych problemów. Świetna robota, Al, przepraszam. Powinieneś trochę odpocząć. Będę tu jutro wcześnie. Ty jeszcze zostajesz? Tak. Jeszcze jedna próba nie zaszkodzi. Trudno się nie zgodzić.
Rozpocznij. Dzień dobry, doktorze. System, wykonuj test skrajnych warunków przez sztuczną konwergencję pamięci. Konwergencję. Dobrze mówię. Konwergencję pamięci. Proszę wybrać testowe odniesienia dla podmiotu. Szukaj wspomnień dla słowa śnieg. Taki trochę lepszy VR. Czekaj. Tutaj. Wróć. Potwierdzono wybór podmiotu. Zachować osobowość i cechy. Zachować ekstrapolowane wspomnienia. Nie. Użyj ogólnych. Proszę wybrać wspomnienie do sztucznego wprowadzenia. Nie ma znaczenia. Wybierz za mnie. Czytano wspomnienie. Wizyta w posiadłości Yu Hans. Może być. Miałbym parasolkę. Inicjalizacja obecnego podmiotu we wspomnieniu. Aktywacja podmiotu za 3, 2, 1. Dane 100%. No wiecie, jaki jest problem? To już i tak nie ma żadnego znaczenia. Więc dotarłeś do końca. Naprawdę jesteś... Wiem, że masz wiele pytań, ale... Mam pilną teorię do sprawdzenia i potrzebuję twojej pomocy. Wrócisz ze mną do posiadłości? Chyba nie mam wyboru, prawda?
To już nie ma znaczenia. Czas już przeminął. Co się miało stać, to już się stało. Czasu nie da się cofnąć. Akt trzeci. Na dół. Co się stało? Raczej to się nie stało. Ale na początek chyba nadal próbuję przyzwyczaić się do twojego prawdziwego wyglądu. Ej, nie mówiłem tego w złym sensie. Ale nawet gdyby... Dlaczego miałoby cię obchodzić, co myślę? Na dół. Tylko... Czy my tak naprawdę nie pomagamy jej tylko systemem? Tylko systemem. Wow! Podmiot zdezaktywowany. Podmiot zdezaktywowany. Chyba wszyscy są. Wydaje się być zajęta. Może mógłbym najpierw trochę pomyszkować. Jeszcze nie. To samo. To samo. Iż. A i owszem, również. Też. Możemy wyjść na dół, okej. Co do knura? Ta fontanna. Nie było czegoś na górze? W zasadzie całe to miejsce robi się coraz dziwniejsze, ale... Może zapytam Linry, jeśli będę miał okazję. No, coś było na górze chyba faktycznie. Tylko pytanie, czy to jest jakieś istotne. Czy to było istotne, co było na górze? Rozumiem, że nas nie wypuści. Brama jest zamknięta. Właśnie. No właśnie. Nie wypuści nas samo, niestety. W żaden sposób. To czy my tu jeszcze możemy pomieszkować? I czym możemy pomieszkować? Bo to też jest dobre pytanie. Poza posiadłość wyjść nie mogę. Tutaj też nic nie ma. No jest ptaszysko. O, tu coś jest. A jednak nic. I ja myślałem, że to może jakiś kurde... Achievement albo co innego, to tu nic nie ma. Dobra, myszkujemy. Która jest godzina? 15:21. I to jest chyba to właśnie urządzonko, ten komputer kwantowy. Nieskazitelny, czysty stół bilardowy. No właśnie, tylko tutaj też jest... Winda. Tu jest winda. Jest jeszcze ten gramofon. Zabytkowy gramofon z pustą płytą. No właśnie. Chorzy nie ma, też są zdezaktywowani, okej. Czyli tylko my jesteśmy. Tylko i wyłącznie my. No nie będę tego czytał wszystkiego, bo to też wydaje mi się, że nie ma sensu. Jeżeli nie trzeba. Tutaj jest winda. Ta roślinka się ruszyła? Nie, to świeży czosnek. Spróbujmy się cofnąć w czasie, no co? Łazienka. Ja bym spróbował. Tylko umywarka, no niezwykła.
To tylko takie mieszkowanie, naprawdę? Myślałem, że coś więcej tu będzie. A kot, może na górę? Zobaczmy, czy jest kot. Kot też jest zdezaktywowany. Czyli są zamknięte. No właśnie. To jest mega dziwne. Jest 15:21. Będzie jest 15:21. Laptop z fizycznym zamkiem. Przypominający serwer sprzęt z lampkami w pozycji on. Kolekcja nagród i pochwał. Drzwi do kota są zamknięte. Dlaczego? Wszystko inne jest otwarte, tylko drzwi do kota są zamknięte. To nie jest normalne. Niezły mają tam pokój. Obraz z pochyłym drzewem na zboczu góry. Dobra, chyba wszystko przeszukałem, co mogłem. Ej. Już prawie gotowe. To jest gotowe. I co to wszystko znaczy? Kompilowałem partię testową do sprawdzenia pewnych podejrzeń. Było prawie gotowe, ale wyszedłeś za wcześnie. Za wcześnie? Wydawało mi się, że spędziłem tam ładny kawał czasu. Znajdowałeś się w osobnym strumieniu danych, gdzie czasu doświadcza się inaczej. Tutaj minęło tylko parę minut. Wznawianie kompilacji 67%. Właściwie, skoro i tak czekamy, mam do ciebie pytanie. Do mnie? Tak. Biorąc pod uwagę to, co widziałeś... Czy jestem okropną, samolubną osobą? No. Sorry, ale tak. Moim zdaniem tak. Szczerze? Tak. Część twoich wyborów była raczej wątpliwa, delikatnie mówiąc. Ale jednocześnie ja też. To znaczy, Quincy też nie był tak całkiem altruistą. Może i oboje podjęliście kilka nieszczęśliwych decyzji, ale... Trudno powiedzieć, ilu ludzi dokonałoby dobrego wyboru, będąc na waszym miejscu. Nie wiem też, które wybory można nazwać dobrymi. Lindley? Kompilacja 72%. Rozumiem. Cóż, nadal mamy czas, więc oddam przysługę. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Dlaczego? Dlaczego w ogóle interesuje cię, co myślę? W sensie, jeśli jestem tym, czym jestem, dlaczego rozmawiasz ze mną, jakby naprawdę był nim? Dlatego, że jesteś. Dlatego, że mam tu testować twoją wiarygodność. To wszystko. To prawdy. Kompilacja 76%. A teraz... Chciałbyś zadać mi jakieś prawdziwe pytania, póki jest jeszcze czas? Tak. Tak. Morderstwa. Więc o co chodzi z tymi morderstwami? To znaczy, ta symulacja bazuje na twoich wspomnieniach, tak? Czemu nie widziałem nic, kiedy byłem w tunelu? Dlatego, że te morderstwa nigdy się nie wydarzyły. A przynajmniej nie pamiętam, aby się wydarzyły. To jest dziwne, bo wydają się być nieuniknione w tej symulacji stworzone na bazie moich wspomnień. Dowiedziałaś się już dlaczego? Jeszcze nie, ale z tym, co właśnie przygotowuję, obawiam się, że niedługo się dowiem. Kompilacja 82%.
Więcej. Pokój z tym czasu, prawdziwy Quincy, fontana z brakującym posągiem. O, najpierw. A właśnie, widziałem przed chwilą coś dziwnego na zewnątrz. Pamiętasz tamtą fontannę? Kurde! To zabolało coś tutaj. A? Prawdziwy Quincy. Mam nadzieję, że nie będziesz miała nic przeciwko, jeśli zapytam o lata, które przeskoczyłem pod koniec. Co się stało ze... To znaczy... z Quincym. Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. Minęło wiele lat, odkąd ostatni raz rozmawialiśmy. Po tym wszystkim każdy z nas po prostu poszło w swoją stronę. Czy może dokładniej ja poszłam. Kompilacja 88%. Już prawie gotowe. Mamy jeszcze czas tylko na parę pytań. Z Wielinry, właśnie. Więc naprawdę wcześniej były cię w domu dwie? Cóż, w pierwszej próbie przejęłam kontrolę nad Linry z tego wspomnienia, więc była tylko jedna ja. Ale po pierwszym resecie musiałam się rozejrzeć i zacząć debugować, więc stworzyłam zastępczą siebie. Widziałeś mnie tylko dlatego, że oboje jesteśmy z pierwszej wersji przed resetem. Więc tak, ja i zastępcza ja. Kompilacja 94%. Ostatnie pytanie, potem zaczynamy. Właśnie, albo umywalka w podróży w czasie, albo pokój z tunelem czasu. No, rozumiem, że pokój z tunelem czasu to był po prostu... To była przedstawiona kompilacja, nie? Jej wspomnień. Po prostu przeszliśmy przez jej wspomnienia wszystkie. Dobra, umywalka podróży w czasie. Jeśli chodzi o tę umywalkę... Wiem już, że czas tak naprawdę nic się nie cofał, ale... Dlaczego robiła to, co robiła? Umywalka nigdy nic nie robiła. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale... To był zbieg okoliczności. Czy może raczej seria zbiegów okoliczności, powtarzających się raz za razem. W trakcie debugowania kilka razy resetowałem cały projekt. To było moje przeoczenie, ale ponieważ jesteś podmiotem dodanym, a nie natywnym, reset ci nie obejmował. A ja po prostu... Przypadkiem myłem ręce za każdym razem, kiedy akurat robiłeś reset? Tak. Czy to nie jest trochę zbyt duży zbieg okoliczności? Oczywiście, to jest dość mało prawdopodobne, ale nadal nie całkowicie niemożliwe. To właściwie jedna z rzeczy, które wzbudzają moje podejrzenia, ale niedługo to przetestujemy. Kompilacja 100%. Dobrze, gotowe. Przygotowałem serię scenariuszy testowych z pewnymi zmiennymi. Głównymi z nich są miejsce pobytu doktora Hansa i doktor Yu oraz ich zamiary. Jeśli chodzi o ciebie, będziesz moim obserwatorem. Obserwatorem? Zgadza się. Musisz tylko wchodzić do pokojów i patrzeć na nich. To łatwe. Patrzeć, by sprawdzić, czy są martwi. To łatwe, ale już nie takie atrakcyjne. Robisz to dla nauki. A, no to ten... Hura? Dokładnie. Gotowy? Tak, tak, zdecydowanie tak. Świetnie. Teraz idź sprawdzić łazienkę. Łazienkę? Tak. Na początek tam ich wepchnęłam. Możesz tego nie robić? Ta łazienka jest ostatnim azylem, jaki mi pozostał. Nie martw się. Będę cały czas tu czekać i cię monitorować.
Poza tym musisz nauczyć się wychodzić ze strefy komfortu. O, już dawno wkroczyliśmy poza pojęcie strefy komfortu. Wykroczyliśmy poza pojęcie. No dobra, idziemy. Oki, dzień dobry państwu. Ja tylko do tego klozetu. O, widzę ich. Dobrze, teraz wyjdź. No dobra, jeżeli będą martwi... I co? Żywi czy martwi? Żywi. Chyba. Tyle, że nie ruszają się i nie reagują. Ustawiłam ich na innej warstwie. Dobrze, teraz wejdź i wyjdź jeszcze raz parę razy i zgłaszaj ich stan. W porządku. Wow! Dobra. Teraz? Nadal żyją, ale są bliżej. O, to ja, przepraszam. Zbliżyłam ich do twojej wygody. Dalej, jeszcze raz. To martwi. O ku... Linry! Nie żyją. Linry! Oni są martwi! O, jesteś pewny? Tak. To nie za dobrze. Nie za dobrze? Oni są martwi! Dobra. Wyloguję się i poproszę doktora Kim, żeby przyszedł i nam pomógł. Ty przejdź się i sprawdź pozostałe pokoje, kiedy mnie nie będzie. Dobrze? Czekaj! Chcesz mnie zostawić samego, żebym szukał następnych ciał? Jaki problem? Widziałeś już wcześniejsze gorsze rzeczy. Poza tym, wiesz, że nie są prawdziwe. Wiem, że ja nie jestem prawdziwy. To znaczy, jeśli chodzi o prawdziwość, są tak samo prawdziwi jak ja. W sumie racja. Dobrze, w takim razie proszę. Kot zabójca. Co to jest? Mój ochroniarz. Mój ochroniarz? Tak, on strzeże. Dobra, niedługo wrócę. Powodzenia. Co? Zaczekaj! Powiedz mi, naprawdę strzeżesz? O, nie strzeżesz. Co do... Jam jest system. O, widziałem cię w jej wspomnieniach. Dobrze. System nadzoruje Quincy'ego, kiedy Linry nie ma. Nadzoruje co? Czyli będzie mnie niańczyć wielka gadająca fala dźwiękowa? Nie lękaj się, albowiem to nie jest moja ostateczna forma. Spójrz, kształt, który nawet ty jesteś w stanie pojąć. Ryżobot? Istotnie. Ryżobot był tylko skromnym początkiem mojego AI. Ale teraz jestem czymś o wiele większym. Jam jest ten, co kreuje świat i gotuje ryż. Posmakuj mego ryżu. Ach. Posmakuj go. Daj kotu. A niech mnie. To jest najpyszniejszy ryż, jaki w życiu jadłem. Jak coś może smakować tak dobrze? Nikt tego nie wie. Muszę wiedzieć. Nie można tego pojąć. Ale kiedy Quincy wykona zadanie, nagroda to ryż. W takim razie na co czekamy? Chodźmy ich znaleźć.
Ryżobot, Sys, dołączył do drużyny. Tak, ty też możesz iść. Kot dołączył do drużyny. A teraz wejdziemy do sali przyjęć, kuchni oraz gabinetu. Wielokrotnie, aż zginą. Można było co lepiej ująć. Mamy zajebistą ekipę robota i kota. Wykryto anomalię. Okej. Chwileczkę. Czy to ma coś wspólnego z kotem? Nie, nie z tobą. Wiesz, ten... Kot Schronburgera. Schrödingera. Czyli, że... nie wiadomo, czy w jakim kot jest stanie. Czy jest martwy, czy jest żywy. Dopóki nie otworzymy pudełka, to się nie dowiemy, czy to jest tak naprawdę martwy, czy żyjący kot. Chodzi ci o kota Schrödingera. Nie, jestem pewny, że to kot Schronburgera. Nie ma nic wspólnego. A, no dobrze. Ciekawe. Czy możemy pogadać z kotem? Nie możemy. A tu możemy? A, tu też musimy. Opuść pokój, by zresetować i wejść jeszcze raz. Hej, jeśli mogę zapytać. Jaki jest sens tego wszystkiego? Przecież resetujemy po prostu... A, przepraszam, bo Quincy mówi. Przecież resetujemy po prostu, aż umrą. Czemu nie sprawicie, by od razu byli martwi? Nie chodzi o to, by umarli, ale o to, kiedy umrą. Każdy reset ma ustawione konkretne warunki. Schematy zostaną rozpoznane dzięki danym z eksperymentu. Hipoteza zostanie sprawdzona. Przyczyna zostanie ustalona. Hipoteza? Dobra, widzimy tędy. A w ogóle z tym możemy pogadać? W sensie coś na ten temat? Nie. Kot? Zaraz. Ty się robisz coraz dłuższy? Co ty w ogóle robisz? Co ty tu w ogóle robisz? No właśnie. Się teraz miziają? Nie, przepraszam, on jest tu. I teraz martwi. Nie? I obrot. Martwi. Wykryto anomalię. No, co tu jest? Zaraz. Gdyby zamiast pary profesorów był jeden kot. Czy wtedy byłoby to jak kot Schrödingera? Nie byłoby. A, co ty z tym kotem Schrödingera? Zabytkowy gramofon z pustą płytą. Anomalna śmierć zaobserwowana. Przejdź do następnego pokoju. Tak, z całą pewnością robisz się dłuższy. Zostaw kota. Zostaw kotka. Dziwny kryształ, który zdaje się ujaśnić od wewnątrz. Dobra, moi drodzy, ale to sobie zakończymy. Myślę, że to jest akurat dobry moment na to wszystko. Został nam jeden pokój. Nie wiem, ile w ogóle gry nam zostało, co jest problemem. No, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gra do was Shiro. Widzimy się w następnych odcinkach z Impostor Factory. Trzymajcie się. Hej, hej!